Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj znane i lubiane Mondeo MK4 z 2009 roku z silnikiem dwulitrowym benzynowym, 145 koni. Silnik oczywiście nadaje się do instalacji LPG, więc jest to plus, jeżeli ktoś taką instalację chciałby oczywiście zakładać. Przebieg jest to 245 czy tam 6000, czyli jak na 13-letni pojazd. Nie wychodzi mu to dużo, niecałe 20 tysięcy rocznie. Zawsze warto o tym wspomnieć, bo co niektórzy klienci po prostu zapominają. No, to będzie duży przebieg dla pojazdu 3-letniego, ale dla na przykład 30-letniego będzie to bardzo mały przebieg, a niektórzy po prostu zwracają uwagę tylko na tą cyferkę. Cóż jeszcze można o nim dodać? Nie wiem, czy Państwo widzą, ale opony są nóweczki, świeżynki z 2022 roku albo pierwszego, ale bieżnik jest około 8 mm, więc myślę, że komuś jeszcze na kilka lat starczą. Auto ma fabryczny chyba hak, bo na haku jest znaczek Forda, więc nie szpeci tutaj zderzaka, nie ma w nim dziury. Tutaj jak widać, auto dość dobrze polerował, bo ze znaczka zdarła się farba, ale tak te Fordy mają. Dużo osób ten znaczek zmienia, po prostu ja na razie nie ruszałem, bo jest fabryczny i jakoś tak bardzo tutaj temu autu nie przeszkadza. Alufelgi, relingi, strzech zewnętrznych, no i mam jeszcze szyberdach. Fajna, niedoceniana sprawa w tych nowszych samochodach. W lato, w gorący, upalny dzień można sobie go ładnie wychłodzić, lekko go uchylając. Dużo łatwiej wychodzi z samochodu ciepłe powietrze niż jeżeli mamy po prostu uchyloną którąś szybę. O, teraz będzie dobrze widać opony. Spójrzcie sobie, moi drodzy, opona świeżutka. Jeszcze myślę, że na kilka lat komuś starczy. No i przy okazji mamy jeszcze oczywiście reflektory przeciwgłowe, spryskiwacze reflektorów oraz podgrzewaną przednią szybę. Co dla wielu osób jest to przede wszystkim duży wyznacznik do zakupu takiego pojazdu, bo bardzo niewiele marek samochodowych stosuje tą funkcję. Był to Volkswagen przez chwilę, gdy współpracował z Fordem i no oczywiście Ford, którego tutaj teraz mamy. O dziwo, wszystkie szyby są oryginalne wraz z przednią. No i kolejny plus, który powinien wspomnieć na samym początku, auto jest stałe w oryginale. Za chwilę tutaj zrobię pomiar. Zrobimy przyspieszony, żeby było nie tracić czasu na filmie, ale naprawdę bardzo rzadko się to zdarza, żeby samochód, który ma 13 lat, nie miał ani jednego elementu nigdy lakierowanego. Myślę, że z cech zewnętrznych to tyle. No i jeszcze może powiem, że nie ma na nim korozji. Na pewno nie znajdziecie jej na tylnej klapie, bo jest plastikowa praktycznie cała. Ostatnio pod filmem ktoś mnie spytał, czemu nie ma tutaj nagranych bagażników. No to stwierdziłem, że też Wam nagram, chociaż dla mnie to jest taka subiektywna ocena tego bagażnika, bo każdy ma różne bagaże i do jednego każdy znaczy bagażnik ustawny, ale Mondeo jest królem bagażnika. Spójrzcie, jak podnieście nawet końcówkę tej roletki, to naprawdę robi się to ogromna powierzchnia. Spokojnie by tu weszła paleta. No Mondeo króluje wraz z Passatem z wielkością bagażnika. Jest ogromny. Myślę, że czteroosobowa rodzina. Każdy walizkę wrzuci i się spokojnie spakuje. Zaczynamy pomiar od maski i lecimy dalej. Cóż, moi mili, teraz została nagrać tylko wnętrze, widzicie sobie przebieg, nie ma żadnych błędów. Spójrzcie sobie też na kierownicę, kierownica skórzana. Dobrze utrzymana jak na ten przebieg, nie ma przetartej skóry. Wygląda dobrze. Kierownica tak samo, bo one lubią mieć tutaj te przyciski, chromy mają być poodpadane, bo to jest taka wada fabryczna jakby pojazdu, ale tu wyglądają bardzo dobrze. Ci ktoś to użytkował raczej czystymi rękami. Tutaj mamy dalej tempomat, no i też sterowanie oczywiście radiem i komputerem. Tu sobie możecie zobaczyć zasięg
i podgłośnik tak samo radyjko z tej strony. Z lewej strony mamy 4 elektryczne szyby, tu taka obwódka, ładnie to wygląda, te przyciski w Fordach się nie ścierają. Boczek, przycisk od świateł, nic szczególnego. Dalej przechodzimy sobie na środek, 2 nawiewy, listwy. Radyjko też dobrze utrzymane, wspominałem o tych plastikach, tylko tutaj na tych najczęściej używanych jest delikatne zużycie, ale to normalka. Także mamy przyciski od podgrzewanej, przedniej i tylniej szyby. Dalej przechodzimy sobie do klimatyzacji dwustrefowej sprawnej. Gałka od zmiany biegów, przyciski od podgrzewanych foteli, uchwyt na kubki. Mieszek od ręcznego też dobrze utrzymany. Tu mamy podłokietnik, 2 razy schowek. Drugi bardzo głęboki. No i spójrzcie sobie jeszcze na tapicerkę. Tak to się prezentuje. Fotele wyglądają dobrze. Jeszcze tu mamy szyberdaszek. Z tyłu też jest ISOFIX, czyli możemy łatwo przypiąć fotelik. No i jeszcze pokażę boczek od mojego fotela. Też jest cały, nie ma tu żadnej dziury. Wnętrze wydaje mi się, że jest przyjemnie utrzymane w tym samochodzie. Nie śmierdzi w nim. Ładny, fajny samochód. Cóż, o środku pojazdu to chyba na tyle. Zapraszam Was do polubienia tego filmu, zostawienia subskrypcji, bo zawsze coś ciekawego może wpaść na kanał. No i pamiętajcie, że u mnie każde opłacone jest autko, nie ponosicie opłaty skarbowej 2%. Plus przy okazji możecie go dokupić, gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak tego auto dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go podrzucić na lawecie. Jeżeli szukacie innych aut, też możecie wbić na mawkarotomoto.pl. Pozdrawiam, hej!